Hej, hej, z tej strony Leukantę, nadal w wierzbowisku, przez które planuję się przebić. Ale wiecie, jak to jest, nie? Teoretycznie powinnam przejść środkiem. Ale jak znam życie. Środek to nie najlepsza rzecz, no ale dobra. Próbujemy. O, o, jak pano zamruczyło. Szkoda tylko, że to teraz nie trafia. Many też mamy strasznie mało. Wypuszczamy dwa pociski. I tyle. No niby byli wcześniej w tym wierzbowisku, ale... Zwal ten miodek. Nie zauważyła mnie. Kompletnie nie zauważyła. No dobrze, słuchajcie, było łatwiej niż myślałam w sumie. W sumie przeszło łatwiej niż myślałam. Korzeń jest gdzieś pod nami. Korzeń jest gdzieś pod nami. Pod nami? A jak tam wleźć? Ktoś... Aha, ktoś. Jatek na szczęście nie trafił. Chcecie, mam przy sobie ołtarz. Mam? Mam. Spróbujemy go tu rozstawić. Bo hasło za mało wolnej przestrzeni, no to... To nie jest źle, że tak powiem. Jatek. Chcę gdzieś sobie... O, to jest dobre miejsce. O, montowanie. To jest do rozwoju. No okej. Okay. Dobra, słuchajcie, to próbujemy znaleźć. Próbujemy znaleźć wejście do korzenia. Ale gdzie to jest poniżej? To jest gdzieś... Ja nie wiem, jak my to mamy znaleźć. Może to jest tu? W każdym razie jest dziura. Znalazła się sama. Korzystajmy to. O, bursztynek wpadł. O, zaczyna się robić mgła. Lokalizacja poniżej. O, ludzie. Co to? Co miejsce? Nie wiem, a... Czyli jakby co szybkie wejście mamy zagwarantowane, dobra. Aha, jednak jeszcze coś tu jest. Te same owadki? Same owadki, chyba żadnego bosidła tu nie ma. Jeszcze! Ile was? Stanowczo za dużo. Taką ominęłam jak... Patrzcie, jaki obóz tu sobie ktoś rozbił. Jaki obóz!
Beczka. I co? Ciekawego tu jest? Złota skrzynka, widziałam cię! Co w niej mamy? Łuk do rozmontowania, słuchajcie, mamy. Mamy łuk do rozmontowania. Tutaj, słuchajcie, nie mogę sobie tego... O, teraz mogę ustawić punkt trasy. Ale ja nie wiem, czy my tam dojdziemy i jak my tam dojdziemy, bo to... To jest kiepskie. To jest kiepskie. Ale słuchajcie, może... Idziemy tu. Ja zabiorę tą chałupę, bo ona nie jest tu nam zupełnie do niczego potrzebna już na tym etapie. Mamy tutaj to wyczyszczone, więc nie potrzebujemy tego. Gasimy. I potrzebujemy pójść tam, ale żeby pójść tam, to się trzeba będzie wdrapać na górę. To wcale pewnie takie proste nie będzie. Ale proste nie będzie. Oba. Nie wygląda, jakby miało być. O, musimy przebiec przez wierzbowisko nieszczęsne. Ale gdzieś chyłkiem boczkiem. Nie tak to miało wyglądać. Miało być chyłkiem boczkiem, przepana. A nie, żeby pan mi tutaj pod nogi... O, jeszcze kto. Jakieś... Dziwne poczucie, że myśmy tego wierzbowiska może wcale nie zwiedzali? Ja nie wiem. Pościuj sobie. Weź się, chłopie, odpiórkuj, bo my w ogóle inną stronę my chcemy. My nie mamy nic do ciebie. My potrzebujemy... Gdzie indziej? Z dachu. Może i by się dało, gdybyśmy mieli energię, nie? Zapewne byłoby łatwiej. Dobra. No, nie wiem, czy wejdę na samą górę. Ale... Gdzieś się dostanę. Dobra. My powinniśmy być... ależ my tam mamy daleko. Ależ my tam mamy daleko. Co? I tędy nie. Tędy się nie da. Wiem, że tędy też się nie da, ale... Ale co tam moje obawy, prawda? Lawa. A lawa. Auć. No i? Się będziemy wykopywać. I będziemy się wykopywać. Jeszcze. Mam miodek jakiś, nie? Wzięłam. Użyjmy tego miodku. Weź tam. No, prawie.
Słuchajcie, prawie. Przeleć idzie. No. A te kwiatki, ta różdżka działa świetnie. 300 metrów. 5 minut, no. No. Nie chcę kwiatków, nie chcę was, chcę dojść na miejsce. Bo ja nie mam dzisiaj potrzeby bicia się. Absolutnie nie mam takiej potrzeby. Jest tu tlen? No i chociaż jakiś plus. Nie mówcie, że to będzie u góry. Nie mówcie mi, że to będzie u góry. Mam nadzieję, że tu jest jakaś dziura i to jest w tej dziurze. Nie ma dziury. Slawa. Kurka wodna. No i... Nie ma, tu nie ma wejścia, słuchajcie. To trzeba gdzieś od tej strony atakować. Polipka. Polipka. I tu coś jest. Tu też jest korzeń mgły. Tu też korzeń mgły. A tu zagubiona we mgle jakieś zadanie. O, kurka wodna. No dobra, słuchajcie, wracamy do domu w takim razie. I następuje nieoczekiwana zmiana planów. Po prostu pójdziemy zupełnie gdzie indziej i zrobimy coś zupełnie innego niż myślałam, bo nie będę szukać teraz tu przejścia jakoś. No nie. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, nie wiem którędy. Nie. Zostawiamy graty. Ale może to wam wytnę po prostu, co? Widzimy się za moment. No dobra, słuchajcie, ogarnęłam i chyba polecimy sobie, słuchajcie, w to miejsce tutaj. Tak mi się wydaje, że w końcu do tego zakątka czas. Gdzieś tam nas pcha też główne zadanie, więc... No więc czemu nie? Czemu nie? Co prawda droga przed nami długa i daleka, ale... No ale, prawda? O, ja na szczęście, prawda, tym razem mam światło przy sobie. Ja nie mam pojęcia, czy to jest dobre, że ja tak będę latać po nocy. Absolutnie nie wydaje mi się, ale kto by się przejmował. No jest dobrze, my tutaj musimy się przedostać tam przez mgłę. Granica jeleni pieśni, to jest tam, gdzie ta... Ta żygająca na zielono była panienka. Kwiatek. Ten kwiatek. No. Także tak. Tak, to jest to miejsce. Dobra. Ja bym to chciała ominąć. I nie walczyć z nimi, bo jakby nie mam takiej pilnej potrzeby. Tylko... Tam będzie wyjście gdzieś, nie? Jak już wpadniemy w tą mgłę, to myślicie, że wydostaniemy się tam gdzieś, co? W stronę. A nie. Nas jakoś nie nastraja mnie to, ale dobra. Używamy tego. Już. Lecimy. Dobra, chociaż to, że w lawę się nie wpakowałam. Chociaż tyle dobrego, że w lawę się nie... O! U, a to nowa rzecz. Przy następnym poziomie!
Weź go szybciej, bo nas tutaj, prawda, przetrąci. A z tego woda leci. Fajna. Dobrze, wiecie. To zwiedźmy już tą farmę, tu jesteśmy. O, proszę. Nie próbuj mnie odnaleźć. Zanim zaczniesz to czytać, ja zdążę dawno wymknąć się pod osłoną nocy. Nigdy nie będę twoją wymarzoną córką, ojcze. Posłuszną, cichą, nudną. Nie mam już za co przepraszać. Moim przeznaczeniem są wielkie rzeczy, przygody. Odpowiadanie na wyzwania ludzi. Chcę być kimś więcej niż Henrym z farmy. Jeszcze się odezwę. Zobaczysz jasne światło na nocnym niebie. Kiedy obejmę ramionami coś cennego, wyjątkowego i pięknego, niczym poranna rosa, nie puszczę. Henry. No dobrze, tu jest przynajmniej, wiemy, że tak powiem, pićku. Będzie można się podładować. Skrzyneczkę. Sporym kata szału nie ma, to zapewne dwuręczne. Dobra. No i co, i to tyle jest? Dwie takie ło i koniec? No dobra, to weźmy jednak tą łódkę we mgle. No i? No ale no tak schowali świnki, że jak się do tego dostać? No i trzeba zniszczyć regał, nie? O. O. Grzyby tu rosną, to nie chcemy grzybów. Czy to nas w dobrą stronę prowadzi? Absolutnie niekoniecznie. Ale to... dali drogę. Popędźmy nieco drogą, potem będziemy szukać jakiegoś wyjścia stąd. Ładnie prowadzi. No jest szansa, że wyjdziemy. To nawet w dobrym miejscu. Mamy noc na to przebiegnięcie. O, proszę. Jeszcze coś znaleźliśmy sobie przy okazji. Już tu jest. Dziennik ekspedycji, wpis numer 2, przepraszam. Widzimy nasz cel, lecz możliwe, że wszystko przepadło. Zakątek Pikemate płonie w oddali. Nie dotarły do nas żadne wieści o starciach w tym rejonie. Więc zastanawiam się, czy to dzieło człowieka, czy też może czegoś zupełnie innego. O właśnie. Staram się nie tracić nadziei i podnosić pozostałych na duchu. Lecz w głębi dręczy mnie poczucie winy, że być może ich okłamuję. Możliwe, że ktoś ocalał, choć szanse na to wydają się nikłe. Przeklinam wyznawców ze świątyni płomienia, abyśmy tylko dotarli tu wcześniej. Pójdziemy naprzód i sprawdzimy, co nas czeka w odrocie włóczni dowódca. Cyrus. Pan Cyrus. Panie Cyrus. Jeszcze sobie weźmiemy znowu. No i... ale skoro oni mówią, że to płynie w oddali, to jest szansa, że ta droga prowadzi nas właśnie w dobre miejsce, słuchajcie. Jest taka szansa. Szansa. O. Światło jest dobrze. Droga, droga, droga. Mam to. O. No jest szansa. Jest faktycznie szansa. Nie będę wszystkich statków ogarniać. Nie mam teraz tej potrzeby. Ja sobie surowce, to wiecie, pomiędzy odcinkami gdzieś zawsze mogę zdobyć, jak będzie taka potrzeba. A teraz na razie lecimy dalej.
Kurka, no mam wrażenie, że ja teraz to w ogóle zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Przynajmniej wyszłam z mgły. Nie, dobrze jest. Dobrze jest, ludzie. Poczekajcie, to trzeba sobie wziąć kamyk. Nie wiem, ile ja ich mam. A skoro dotarliśmy do tej drogi... No nie miałam kamyk. Kawał drogi, słuchajcie. Chciałabym się dziwić, nie? O, o, prawie się z... A to jakieś okopy tylko były, dobra. Jakieś okopy. Tam coś się świeci na tym. Co? Da się. No, lewitujący topór mnie zrzucił, nie? No, zobaczcie. Tam jest lewitujący topór. O! 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 I? I skrzyneczka, drodzy państwo. A w skrzyneczce? Do chuśćka. My mamy taką od lepsza. O, rozmontujmy. Tam mam iść. I 16 poziom, jak pięknie, ale wiecie co? Kulka jest. Ale ja bym sobie jeszcze tutaj za mało wolny. Ale tu jest wystarczająco. Dobrze, że świta. O, tu jest ok, tak? Skoro tu jest ok, no to słuchajcie. Dotarliśmy w jaki. No tu domów. O, tam gdzieś mamy dotrzeć. No to pozwiedzajmy, co? Tym razem pozwiedzajmy. Możemy tak wszystkiego zawsze omijać. My jeszcze nie dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy dotrzeć. Możemy. O. Działa. Ludzie. O, czekaneczka. Dzielnica slumsów. Bo my jesteśmy w tej stolicy już? Romantyzm burzowego dnia jest rzeczą mimą. Radrik okazał się głupcem. Ujawnił nasz romans. Mój prostoduszny mąż Florian musi zginąć, abyśmy mogli z Radrikiem zaznać wreszcie spokoju. Odpowiedziałam na zaproszenie w tygodniku urotu włóczni, które z pewnością zostało napisane przez niego. Wiem, że zamierzam je zabić. Spotkam się z nim w tej komnacie, ale wpierw kryje sztylet w staniku. Ktoś jakby we mnie strzelał. Nie we mnie, tylko po prostu. O, mamy tlen. Tlen, chociaż tyle dobrego. O, wejście. O ludzie, jakie to wielkie. O ludzie, jakie to wielkie. Tam jest czytanka. O, tam jest płomyk kolejny. No, ale... Ile tu będzie zwiedzania? Ile tu będzie zwiedzania, ludzie?
Co tu jest? Wilcza paszcz. Skrzynka. A dla mnie. Taka wodna. Ajcie. Ludzie. Tamtą stronę spróbować przeskoczyć? W sumie... Czemu nie? No, nie o to mi chodziło, nie? Chciałam wylądować w górę. Chciałam wylądować. Aha, jej czytanka, patrzcie to. Owoc winorośli jest smaczny. Moje podejrzenia wobec Helgi się sprawdziły. Nie jest mi wierna. Ale żeby z tym błaznem i kryminalistą Roderickiem pomieszkali w dwóch różnych domach? Chcą mi odebrać majątek, więc zamierzam zwabić Helgę w pułapkę. Umieszczę dla niej zaproszenie w tygodniku grotu włóczni na wino. W prywatnych komnatach pensjonatu, w którym się poznaliśmy. Tam dostanie to, czemu będzie mogła się oprzeć. Nadprawiony tu. Pozbędę się tego. Miłe małżeństwo, prawda? Po prostu, ja nie wiem. Ja nawet nie wiem, w którą stronę teraz. Ja mam, no, po prostu nie wiem, no. Powiedzmy, że tu. Powiedzmy, że tu, bo fajnie wyglądało. Może się da wejść. Ała. To gdzie i skąd? Nie wiem, ale jest drabina. Wiesz, lepiej widać, nie? Poza tym u góry jest... Jącz. O, nawet dobrze wyszłam przez przypadek. Tam jest czytanka, ale... Tędy... Oho, oho, oho! I co? I jak tam wskoczyć? Prawie. Dobra, jesteśmy. Kamienne bloki miejskiego muru. O! Stare mury za czasów świetności Pikmin były nie do przebicia, a teraz się sypią. Na każdej warcie widzę, że dym zbliża się coraz bardziej. Suchy wiatr jest ciężki od gryzącej słodyczy. Zgnilizna i rozkład. Wkrótce rozerwą zewnętrzne mury. Nawet rozpadlina górnicza na wschodzie nie zapewni nam dość kamienia. Aby budować przed nadchodzącym oblężeniem. No. Jeszcze następny. Słuchajcie, materiał budowlany nas czeka. No. Następny materiał budowlany. Pięknie będzie. Oj, skrzyneczka, proszę uprzejmie. Buciczki. Obejrzyjmy sobie te buciczki. Ja na razie nie zmieniam, bo tu co chwilę jesteśmy we mgle. Raport oblężenia, dzień trzeci. Status okropność. Dzisiejsze zdarzenia 17. Poniższy tekst jest nabazgrany w pośpiechu. To koniec. Rozerwali mury jak bawełnę. Ich katapulty to istne diabelstwo miotające plugawym ogniem o widmowym niebieskim blasku. Odór zgnilizny. Niezliczone szeregi. Jest ich zbyt wielu. Prowadzi ich Gorgot. Zbliża się. Ciężkie buty zmiażdżyły czaszkę Kadena. Przepadł w błocie i mazi. Wszędzie czerwień. Fala stali płynie w kierunku targowiska. Moi bracia na dole krzyczą. Nie ma sposobu, by tam zejść. Wszędzie wrzaski. Nie zniosę już tego. O królowie. Proszę. Jestem tylko giermkiem. Proszę, nie miażdżcie mi głowy. Przepraszam, Kaden. O. Z tamtej chaty tu przyleci. No jakby... Lećmy tam gdzieś, nie? Nie wiem, czy to jest dobry plan, ale... Ale tu nas nie było.
O, tu nas na przykład nie było. Nie, może i dobrze, bo nic tam nie ma, ale... Ufajśmy mu za pleckami przelecieli. A nie, dobra, tu byliśmy. Ale tu nie byliśmy. Tu też byliśmy, tylko ja nie ogarniam. Tam nie byli. O. Ale jesteś... Tam są. Okej. To znaczy, że nic dla bogaczy? Czy to oznacza, że... A Boga. No ja, jakby wam to powiedzieć. Spitoliłam. I to w miejsce, w którym nie chciałam się spitolić. Dobra. No to jesteśmy przy wejściu. Świetnie nam poszło. Ale słuchajcie, to morze to nie jest takie głupie. Kapałek zwiedziliśmy. Bo odsłaniały nam się nowe miejsca. A to nie jest takie głupie, żeby w tym momencie przenieść się do domu, ładować, rozładować. A tą stolicę... Prawie mi wyszło. A tą stolicę pozwiedzać sobie w kolejnym odcinku, bo ja się obawiam, że to z jednego nie wystarczy, nie? Tego jest tak dużo. Tyle domów, tyle pomieszczeń do sprawdzenia. Oj. No, będzie co zwiedzać, to na pewno. Też mi się stało, myślę, że mnie tutaj wsiąkło. No dobra, słuchajcie, to ja wam przepięknie dziękuję za wspólne granie. Dzięki za to, że oglądacie. Dzięki za wszystkie lajki, suby, komentarze. No i cóż, no i widzimy się następnym razem. Hej, hej!